Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z przygód Aloy. Gra, która no niestety ze względu na swój wiek i ten tak średnio cieszy się oglądalnością na moim kanale, ale jak czasem wspominam, niektóre gry nagrywam dla siebie, niektóre czy wszystkie nagrywam dla siebie, a przy okazji jak się dobrze oglądają, no to na górę będzie trudna. To na plus. Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. Oj, my chyba już poczyściliśmy kolego. Więc idziemy tutaj. Kolejny raz zresztą. Ale damy radę. Chyba. Skoczysz tam? Czy nie bardzo? Okej. Zastanawiam się. Ale umiem się przemknąć. Czemu nie mam strzał? O co tu chodzi? Dobra, strzały są. Właśnie w międzyczasie sobie kupiłem trochę linek. A, zapomniałem kupić tych iskrzaków. Kurde. To słabo, powiem. No, kupiłem tych linek. A zapomniałem o tamtym, no. Grubo. No nic to. Idziemy zatem. No serio, muszę się tędy... Ten, a nie mogę sobie... Na przykład tu pójść? Będzie Gites? Proszę bardzo. Zawsze kawałek do przodu, nie? Szybki zapis. Jak my tu przechodziliśmy? Zaraz jakoś tyłem to chyba było coś. Czy mi się wydaje? To jest lecząca maszyna... lecząca roślina. To miałem na myśli. Chłopaki się co porozbili, jak to wygląda sytuacja na froncie. To jest królik. To nie jest królik. Idź do góry. Dobra, kolega pewnie do mnie przyjdzie. No chodź, chodź. Szczepan, bo mi się śpieszy. A nie chciałbym wszystkich tutaj, no, pobudzić. Tak mi się wydaje się. O, chodź, chodź. Najciekawsze, że mam chyba jakieś ulepszenie do włóczni, tylko że nie mogę do tej włóczni ulepszeń wkładać. To jest dopiero. Nie, no marszyn mi chyba nie potrzebny. Korzeń plaży, no nie. No ja się tego nazbierałem, ale... Przydatne. Tak, wiem, że przydatne. Kobieto. Po raz kolejny się przydzierać. Dobra, tamten poszedł tam. Tu mamy to. Tu kolejna roślinka do zebrania. Kolega będzie przechodził. Dobrze. Gorzej, że niszczyciel sobie tu krąży. Ktoś by chciał ode mnie, pewnie. No nie, zobaczył zwłoki tamtego. Serio? Zaalarmuję. To lecimy dalej zatem. W sumie ona się naturla jak ten... Jak James Bond, chciałem powiedzieć. Fajnie, że... Dzionek wstaje. Dobra, już się bałem, że to będzie wrażyn. Turlaj się, młoda, turlaj. Teraz pytanie za 100 punktów. Leczniczy czy wrażyn? Wrażyn, fajnie. Bardzo lubię wrażyn. Dobra, kolega tam sobie chodzi, my sobie od krzaka do krzaka. Będzie
będzie draka, tak? Czy ktoś mnie widzi? Kolega idzie, ale chyba tędy... Tędy chodzi, widzę. Ale chyba dołem. Dobra, pamiętam, że przy wodospadzie albo zginąłem, albo spadłem. Bo nie widziałem, gdzie mam się złapać. Może teraz będzie lepiej. Jak znam okolice. Dobra. To jest co? Dobra. Ochotka lecznicza. No teraz to mnie prowadzi za rączkę. Mam nadzieję, że tak się nie zrespi. Powie gra. Nieważne, że tu kiedyś byłeś, byłaś. I tak ci zrespie ptaka. Ptaka mi zrespi. Dobra, tutaj. Idziesz. Ciekawe, że tu zima jak 120, no. Tu na lewo. Koleżanko. I tu chyba na górę. Czasem jak się tak spinam, to mam ochotę tego nowego Assassina kupić. Miraża. Podnosi się na 20 godzin, kurde. Ale poczekam. Do stycznia. W styczniu powinien być tańszy. Nigdy nie wiadomo, tylko, że jak ktoś będzie chciał obejrzeć, to i tak go już sobie obejrzę, ale... Może ktoś by chciał w moim wykonaniu zobaczyć. Nigdy nie wiadomo. Podoba mi się, że te lecznicze tak obraza nimi. Akurat sobie uzupełnię. Z tego co pamiętam, chyba nie było już nikogo. Za bardzo. Kurde, nadal potrzebuję tej skóry z ryby, no ale tu nie ma ryb. Teraz to normalnie się czuję, jakbym jakiś ten survival grał. No, w grę o przetrwaniu. W sumie po co się wysilam mówić jakoś tam po angielsku, jak ten. Mamy piękny polski język. Dodatkowo po angielsku, no ja mam słabą wymowę. To po co to kaleczyć? Zachowam to na szlak. Tak, zachowaj na szlak. Tu chyba jeszcze jest. Kurde, ale to normalnie można się obłowić tymi roślinami. Tak jakby ten, mówili, będzie walka zaraz. Oby nie. Zobaczymy, co tam u Gai słychać. Tu powinien być ostatni ten... ta bateria jakaś. Będę miał w końcu zbroję. Najlepszą w grze. Chyba, że w dodatku coś wyszło lepszego, ale nie wiem. Tego nie wiem. No, niezła dziura. Droga Gaju. To spowodowane. Strzaskała wnętrze góry jak skorupka jajka. Tak, tak. Teraz szybko. Przygotowałem ci drogę, Aloy. A więc byłeś tu już? Tak jakby. Zobaczysz. Tak jakby. Jakieś mam takie wrażenie, że koleś jest też taki zrodzony jak my. Tak jakby był. Przygotowałeś dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? Gdybyś potrafiła latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. Nie wiem, ty koleś, coś mi tu kręcisz. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. To spójrz w dół. Dobra, i tu chyba kiedyś byłem, niedawno. Kiedyś chyba na... i tu drabina jest, proszę bardzo. A jak tu byłem, to drabiny nie było, no. Wiadomo. No i pięknie. Jestem tutaj, gdzie byłem z dwa odcinki temu. Gaia 1. Czy tu będą jakieś niespodzianeczki? Właśnie w takim miejscu spodziewałam się ciebie znaleźć, Silence. Dziękuję.
To jeden z wielu warsztatów, jakie zbudowałem przez lata. Jaki ty mądry jesteś normalnie. Mam z to pomówić? Latami próbowałem przejść przez ten właz. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę, a o klucz. W formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. Ta? Kiedy się tu znalazłeś? Chyba spędziłeś tu sporo czasu. 19 lat temu. Góra zniszczył ogromny wybuch. Twoje narodziny, śmierć Gai. Odgłos było słychać aż we Włości. Popiół zaciemnił niebo. W południku składali się w pół, próbując wytłumaczyć ten znak. Krater płonął tygodniami, ale gdy ostygł, byłem pierwszym, który zobaczył, co w nim jest. Z czasem maszyny zwarły szeregi, aby go strzec. To dobrze. Nikt tam później nie chodził. Oprócz mnie. Naprawa? Gaia powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale... widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły. Mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata, a nam niestety pozostały już tylko godziny. Czemu cię tu nie ma? Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. Fajnie. A już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa, Aloy. Wszystko zależy od ciebie. Oj, tak, tak. O, a samo to tu jesteś? Jeszcze? Tak. Idź se. Muszę już iść. Niby go nie ma, ale się tutaj jopi. nie ma nic do wzięcia ciekawego? W ogóle mnie zadziwia. Serio? Nie da się tego dostępnymi środkami rozwalić? Rozumiem, że... tym próbowała się tu dostać. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pani kontynuować? Dobrze, doktor Sobek będzie kontynuować. Oni pragną iść tu na prawo, to my zobaczymy, co dają tu na lewo. Chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tamtym świecie. Tu mamy same, tu mamy. Przytrzymaj, przeszukaj skrzynię. Dobra. O. Wiadomość głosowa, bardzo dobrze. Logowanie Shen Margo. Witamy w zamarzniętym piekle. Ludność 10. Z Gaią 11. Nie licz piskląt, póki się nie wyklują. Na razie się uruchamia. Trochę potrwa, nim usmażysz omlecik. Jestem weganką, Travis. Po tylu dniach spędzonych w tej samej tajnej bazie powinieneś zauważyć. Mieliśmy się tu zamknąć dopiero za 3 tygodnie. Zdajesz sobie sprawę, że straciłem przez to wszystko 350 kilo komiksów? Zaraz. Prawdziwe papierowe? Czemu nie w wersji cyfrowej? Nic nie pobije dotykania prawdziwego papieru. W dodatku tutaj niewiele więcej będziemy dotykać. Pomyślałem sobie, że będę je archiwizował dla zabicia czasu. A ty? Ja mam dużo pracy. Mój kalendarz jest wypełniony na najbliższe 3 lata. Muszę dopracować wiele spraw. A potem... tak po prawdzie to się nie zastanawiałam.
Jeszcze zdążysz. Ile ty masz lat? 30? Wygląda na to, że do ciebie będzie należało pogaszenie świateł. Niezłe, co nie, wygonko? Będzie słabo. Spoko. Przeżyjesz. Przynajmniej do czasu. Tak. Fajnie, ślady na śniegu zostawiają się. Taki detalik, ale... Pan spod nogi. Cieszy oko. Ty koleś, nie ucz mnie, jak mam żyć. Patrz pod nogi. Człowieku. Ja mam asasina w jednym palcu. No dobra, zeskocz. Halo. Ciekawe, czy będą tu maszyny. Ciekawe, czy będą tutaj też jacyś wyznawcy cienia, czy coś tam. Oby nie. W końcu powiedział, że jestem jako pierwszy tutaj. Dobra, trochę się trzącha coś. Jakby góra. Co, serio? A, to póki niżej zjadę tylko. Myślałem, że jakoś tam na dół. Patrzę w dół. A mamy się tam dostać. No dobra. Ale którędy? Tu nic nie ma. Muszę się rozglądać, bo będzie gdzieś... O, proszę bardzo. Myślałem, że spadnę. W sensie coś tu widziałem, że dają. Może tu miałem wejść? Zobaczyłem grzybki, że są. A, czyli myślałem, że tym ramieniem przejdę, ale widzę, że nie. Dobrze. Na zewnątrz, do wewnątrz i śmigamy. O, co to? Jest ostatnie ogniwo. Potrzebuję, by dostać się do tej zbroi. Fantastycznie, tylko... Chętnie bym teraz poszedł po tą zbroję, tylko nie wyobrażam sobie, jak miałbym z powrotem przez te wszystkie te przechodzić. Kurde. Ale jak się cieszę, że tutaj skręciłem. Przecież jakbym tu nie skręcił, to... To co? Nie, i tak musiałbym tędy iść. Dobra. No, wskakuj, dziewczyno, jakoś. Tu jest jakaś kładka. No, jak ja tam mam wejść? Tutaj jest, ale... Czemu się nie chce złapać? Dziewczyno rybaka. Może faktycznie... Nie, no, tu muszę iść. Kurde, jak ja... Nie lubię takich momentów, gdy nie wiadomo, gdzie się złapać. Chyba, że... To jest jakiś powrót może? Wtedy mi pokazywało chyba, że gdzieś tam. Bardzo... Może. Nie, ale to nie było przejście. Był pusty ten. Aj, weź się, człowiek, ogarnij. Jak tutaj wejść? Jak tu wskoczyć? No tego mogłaby się złapać, ale się nie złapie, no bo... Jest kładka. Ach, widocznie... Może za wcześnie tutaj, dobra. Tak, tak, zabij mi się jeszcze. Może tędy będziemy wracać po prostu. Kiedyś. Jak tak na razie to wskazuje. Nie myśl, po prostu to zrób. Sam bym tego lepiej nie wyraził. Zaskocz na pompkę.
się skomplikowane robi. Dobra, myślałem, że lecę w dół. Czyli prawdopodobnie stamtąd wyjdziemy, zjedziemy na tej linii i ten. I dlatego nie mogłem zejść. No co wejść? Zejść to będę mógł, tylko od drugiej strony. Dobrze, że już po wszystkim. Tak, na pewno po wszystkim. W sensie po przeskakiwaniu to pewnie tak, ale... A no dziewczyno. Kolejny szyb. Zaskocz. To co to na górę się da wejść, widzę. A na dole? Na dole też coś jest. To zobaczmy. No zeskocz. Co my tu mamy? O, co? Ale mamy itemki, dziewczyno. Znaczy skrzynię. Nikt tu nie był, ale skrzynię nam zostawił. To jest piękne. Ale się nie czepiam. Znaczy czepiam się, no. No skacz. Normalnie Lara Croft by była dumna z siebie. Tak się mi wydaje. Tu mamy na prawo, a tutaj tu mamy śmierć. To tutaj musieli mieszkać. Niewiele tak zostało. Kiedyś było odgrodzone przez kamień i metal. Oj, dziewczyno, rybaka. Nic tu ciekawego nie ma, serio? Jakieś pogadanki, jakichś komiksów fajnych. Wygląda jak ten, prysznic. O, proszę bardzo. Wiadomość tekstowa, dziennik. Nagrywaj. Właśnie się obudziłam. Jest godzina... Widzę cyfry, ale nie mogę rozczytać. Śniło mi się, że wykładałam w sali kół. Czy było to bardziej coś w stylu obrzędu? Sama nie wiem. Słuchacze o mrocznych twarzach pod bezchmurnym niebem. Mówiłam im, że świat zakończył się z przytupem, plagą robotów. Ale ostatni ludzie odeszli. Może nie ukając, ale szepcząc. Wiecie, w jaskiniach skuleni wokół rozedrganego płomienia. Głowy państw, najbogatsi, przywódcy, zwycięzcy loterii i sekty. Wszyscy zakopani w swoich małych schronach. Niektórzy z wiarą, że przeczekają. Że jakimś cudem, że Elysium, czy nawet my w Gai 1, tak samo. Masa mikrospołeczności, które się tworzą, jaśnieją i giną. Niektóre piękne, niektóre straszliwe, ale wszystkie bez znaczenia. Krótkotrwałe cywilizacje. Ostatni łyk powietrza przed wstrzymaniem oddechu. Zanim się obudzę, wiem, że już nikt tego nie wysłucha. Że rozmawiam ze sobą, z cichą planetą, jałową kulą. Tylko Gaja i jej długi, długi sen. Oby nie czuła się samotna. Oby. Dobra, co my tu dalej mamy? Na lewo, na prawo, to na lewo idziemy. Na lewo. Kolejny prysznic. Kolejna sypialnia, ale żadnych wiadomości nam nie zostawili. Ta kalipa troszeczkę. A tutaj? Drzwi. Drzwi donikąd. Dobra, mamy kolejną wiadomość. Jakieś te łóżka takie z wyglądu niewygodne. Dobra,
co tam następnego? Co z kolegą w takim wypadku? Ewakuacja przebiegła tak szybko. Nie było czasu wszystkiego przemyśleć, ani się pożegnać. W sekcji medycznej były kolejki. Jak schodziliśmy po wciąż, to mówi Bejlowi, że z nim będę. Ale został ostatni ładunek zygot cudowronków, które mogłem jeszcze przygotować, gdybym się pośpieszył. Wciąż jestem zły na niego, że kazał mi wybierać. Zły na siebie, że... Cóż, umarł samotnie. A ja i tak nie uratowałem tych cholernych, rajskich ptaków. Mam teraz całą wieczność na przemyślenia. Główne plomby Kai są zabezpieczone. Elysium jest szczelne i bezpiecznie zamknięte. Raptem kilometry stąd, ale równie dobrze mogłoby być po drugiej stronie galaktyki. Wszystkie bety, gamy i kadra pomocnicza sobie żyją. Gdybym nie był Alfą... Gdyby wszystko potoczyło się inaczej, też bym tam siedział. Zamiast spędzać resztę swego nienaturalnego życia tutaj z ludźmi, których nawet nie lubię. I bez jedynej osoby, z którą chętnie bym to życie spędził. Gdybym miał możliwość. 2 godziny po zatwierdzeniu ostatecznych procesów stałem się żądliwym dziadem wylewającym żale do Fokusa. Nauczka dla przyszłych pokoleń. Stary starzec. Nie no. I to teraz jakoś do góry trzeba będzie wchodzić. Tu nic nie ma. Schody są. Gajo. Żadnych wiadomości. Nic ciekawego. Izba Elizabeth. Wiedziałam. Nie miała nawet możliwości się rozpakować. Tu są jej dzienniki. Dzienniki Elizabeth. Wszystkie zniszczone? Przeskanuj je. Fokus może je odtworzyć, ale ten proces jest powolny. Uważamy Fokus za potężne urządzenie, ale jego silnik jest mały i ograniczony. Ile to zajmie? Dni, tygodnie, lata. Skup się na likwidacji Hadesa i zapewnimy nam przyszłości, a może dożyjesz chwili, kiedy ją usłyszysz. Rozumiem, że Fokus miał sobą wydajność, tak? Dobra, chyba co mogłem, to zrobiłem, tak? Gdzie to jest? O kurde. Ale tego jest. A uszkodzone teksty są gdzieś? 1 z 5. No trochę widzę z dodatku też. Zapisów jest. Kurde. Kiedy ja do tej drugiej części dobrnę? Nagranie głosowe, pliku uszkodzone, naprawa. Czyli to naprawiają. Dobra. To niech się naprawia. Pewnie w najlepszym momencie to się otworzy. Pytanie. Skąd przyszedłem? Stąd przyszedłem. Ale... A, tu jest. Dobra. Serio? Taką dziurę miała w pokoju? Tak, zwiedzamy. Co to jest? A to jest... Nie wiem co jest, ale... Czemu to są szyby wentylacyjne? Tak jakby... Coś mnie to zaatakować miało, czy jak? Co tu biega? Może te drzwi się kiedyś otworzą. Dobra. Zapamiętajmy. Ten nasz szyb przepiękny.
ta wiedza się mi przyda kiedyś. To mamy zamknięte. Zaraz sobie to badamy, tylko jeszcze chętnie bym zobaczył, co tu mamy. Zakładają, że gra i tak nie wymusi, żebym tamto najpierw zobaczył, ale... Pokój jak pokój. Myślałem, że ta skrzynia się da otworzyć. Ale nie. Obejrzyj kapliczkę. Aha. Czyli ona tu umarła, dobra. Kumam, czacze. Czyli to jest jej grób. Tak. Mówi Charles Ronson. Zapisuję te 6 godzin po ostatecznym uruchomieniu KI-1. Dziś rano zawiodła plomba gniazda dostępu. Zaprojektowano je tak, by zamykały się, zostawiając szczelinę mniejszą niż 2 mm. Ta jednak zostawiła odstęp 10-milimetrowy. Dość, by przepuścić sygnatury energetyczne. Dość, by Rui wykrył tę placówkę. Dość, by Gaia została odkryta i zniszczona. Dość, by zniszczyć przyszłość, na którą tak ciężko pracowaliśmy. Chyba, że ktoś ręcznie poruszy serwomechanizmy włazu. Od zewnątrz. Przełączam się na nagranie zdarzenia. Ja na pewno tam nie idę. Nie na to się pisałem, o nie. Albo zaraz kogoś poślemy, albo to wszystko było na nic. To Liz powinna decydować. To kiedy zamierza się tutaj zjawić? Miało być 5 minut. Nie myślisz, że... O nie. W porządku. Wszystko gotowe. Gaja? Zamknięcie na 1,4 mm potwierdzone. Elizabeth, nie! Znajdziemy sposób, by cię zabrać! Nie ma mowy, Rui jest za blisko. Naprawdę, nie trzeba. Gaja gotowa. Od tej pory ona zajmie się wszystkim. Nie w ten sposób! Przecież rozmawialiśmy! Przecież mnie znacie. Nie jestem w tym dobra. Nie lubię pożegnań, więc... Daj mi spokój. No to... Powodzenia, Liz. No i... Do zobaczenia. Tak. Uważajcie na siebie. Liz. Wszystko w porządku. Idę do domu. Żegnajcie. Fajny kombinezon. Czy ja będę miał taki właśnie? Nawet nie wiem, jak on wygląda. To była ostatnia transmisja Elizabeth Sobek. Oddała wszystko dla ratowania życia na planecie. Odtąd jesteśmy jej dłużnikami. Okej. Okay. Jakieś wiadomości się pokazały. Cześć, Liz. Wiem, że nie możesz mnie słyszeć. Nie o to mi chodzi. Musiałaś. Po prostu musiałaś teraz zgrywać zbawcę i męczennika w jednym. Świetnie. I co, tyle? O, tam jest jakaś wiadomość. Dobra, zaraz tam pójdę. Słuchaj, Liz, byłaś w porządku, dziewczyna. Szkoda, że nie żyjesz. Jeśli miałabyś jeszcze dom, chciałbym, żebyś najpierw tam trafiła. Ale ten pomnik, który zrobił dla ciebie Ronson? Lekko koszmarny, szczerze powiedziawszy. Odpoczywaj, Liz. Bóg jeden wie, że na to zasłużyłaś. Tak. Nie spodobałoby ci się to, Liz, ale napisałem mowę pogrzebową. Musiałem spróbować wyrazić wszystkie twoje dzieci. Po naukach Apolla pomyślą, że wiedzą wszystko. Ale muszą zrozumieć, co dla nich zrobiłaś. Jak bardzo pchałaś
świat tak namiętnie, że aż oszałamiająco. Boleśnie. Ostatecznie cię to zabiło, bądź za to zginęłaś. Różne perspektywy. Nikt nie mógł dotrzymać ci kroku, sprostać ci. Nie wiem, może gdybym nie robił tej habilitacji w Johannesburgu. Cieszę się, że ostatecznie skasowałaś protokół Wieczny Płomień. Chyba bym nie zniósł widoku kolejnej ciebie. No bo... Elisabeth Sobek jest tylko jedna. Tęsknię. Bardzo ładne mowy. A tutaj, co to jeszcze się ukazało? Cześć, Margo. Jak się trzymasz? Doktorze Ronson, dostaje sporo wiadomości. Nieproszonych wiadomości. Od Teda. Przykro mi, Margo. Bez Liz. Nie ma kto zajmować się jego uwagi. Porozmawiam z Tedem. Zazwyczaj chcę informacji, ciągłych aktualizacji. Zadaję setki pytań o rzeczy, o których nie ma pojęcia. To Liz ogarniała ten jego bałagan. Zupełnie nie rozumiem, jak to wszystko działa. Takie były założenia. Ale zaczyna wydawać mi się podejrzany. Być zadowolony. Liz zawsze powtarzała, żeby mu iść na rękę. Żartujesz? Słyszałeś, jak ona z nim rozmawia? Ona nim sterowała, Margo. Znaczy, może powinnam go ignorować. Siedzi zamknięty z holodziewczynami i innymi pantantymodami. Co może zrobić? Z holodziewczynami, Ted? Dobra, pogadajmy z kolegą. Aloy? Ona odeszła. No, tysiące lat temu pewnie. Wiesz, że nie mogła przeżyć Aloy, ale była naprawdę wybitną kobietą. Podczas gdy inni się spierali, wzięła sprawy w swoje ręce. To podobne do niej. Była od nich lepsza. Nie o to mi chodziło. Ale była. Nie bój się tego przyznać. Przestań zachowywać się jak maszyna. Możesz choć na jedną chwilę przestać kalkulować i pozwolić sobie czuć? Poświęciła się dla przyjaciół, dla przyszłości, dla życia na ziemi. Nie wyzwala to w tobie emocji? Takie współczucie? Próbujesz przypisać jej decyzji jakieś magiczne cechy. To był racjonalny wybór, a nie oparty na sentymentach. Mylisz się. Wiedziała, że nie wystarczy, żeby Gaja umiała myśleć. Ona nauczyła ją czuć. Poświęcić się, wierzyć w życie, dbać na tyle, żeby walczyć w obliczu beznadziei. Gdyby nie te sentymenty, nie byłoby życia na ziemi. Ty i ja nie przyszlibyśmy na świat. Twój argument jest słuszny. Bardzo mi przykro, Aloy. Powiedziała, że chce do domu. Może... Co? Nic. Czas ruszać. W sensie... że znajdziesz jej zwłoki. O, widzę, że coś tutaj jeszcze się pokazuje na prawo. Czyli to nie jest to miejsce, gdzie możemy się przy czymś schować, tylko że tu prawdopodobnie są jakieś wiadomości. O co tu chodzi? Mogę wyważyć drzwi? Mamy tam iść, okej. A ja oczywiście idę w drugą stronę, bo jak żeby inaczej. Proszę bardzo, jakieś nagranie, skarbek. Okruchy. Nagranko. Zacznijmy od ALATI-1. Testuję integralność. Doktorze Broszar Klein, mogę mówić nieoficjalnie? Tak sądzę. Teraz nikt cię nie powstrzyma. Jest pan zmęczony, doktorze. Zarejestrowałam dysfunkcję w pańskim cyklu snu.
Cierpi pan na depresję? A jak myślisz? Utknąłem w tej placówce naukowej na resztę życia. A co u ciebie? W wycinku czasowym kwadryliona cykli operacyjnych 10 tysięcy jest poświęconych utracie dr Sobek. Myślałam o poddaniu tych procesów kwarantannie. Czy sądzisz, że to byłoby mądre? Przecież nie jestem żadnym psychologiem, ani specjalistą od SI. Nie. To jest naturalne. A przynajmniej w kontekście pracy, jaką wykonaliśmy, aż się prosi o nazwę naturalne. Była twoim stwórcą, świętym patronem tego szalonego przedsięwzięcia. Matką boską od rzeczy hipotetycznych. Nawet przy założeniu znacznego ciągu niepowodzeń, szanse na sukces nowego świtu są większe niż hipotetyczne. To się nazywa styl mówienia. Zapamiętaj to sobie. Dobra, zawsze jedno nagranie, przesłuchane więcej. Poszerzamy historię, wiedzę o tym miejscu. Idziemy zatem dalej. Otwieraj. A to na lewo, to my pójdziemy. No nie pójdziemy na prawo, bo nic nie ma. Ale. O, kolejna wiadomość. To wszczepimy w ich głowy, Liz. Trochę historii. Całą masę tak zwanej prawdy, mnóstwo szumu. To nie jest szum, Liz. To trucizna. I co tyle? Dobra. Zaraz się zorientujemy pewnie, jak Hades powstał. W sensie, jak stał się zły. Chociaż no, Hades miał być założenia. Takim innym niszczącym tym, ale co spowodowało, że on uważa, że trzeba to poniszczyć wszystko. Tu jest inny fragment z tyłu krateru. Wygląda na to, że przetrwał wybuch. Bo był pancerny. Znalazłaś sterownię. Już idę. Tak, tak, no cały czas idziemy. Cały odcinek idziemy. Dam radę przeskoczyć. Kurde, już myślałem, że... Nie dolot będzie. Ona pragnęła się złapać. O, coś mi padzik dyga. W sensie ten... Jakieś... Zawały się robią. Chyba. Chyba. O, serio? Kolejne nagranie? W takim miejscu? Przyjrzałem się krytycznie projektowi. Wszystko jest bardzo proste. Czyste. Usunięcie. Dodanie. Poprzez usunięcie. Mogę to naprawić, Liz. Jednym gestem. Mogę to wszystko usunąć. Nie podoba mi się, w jaką stronę to zmierza. Kontynuuj. Kontynuuj. Czyli kolega ześwirował, przypuszczam, i dlatego tego Hadesa odpalił albo coś. Mam takie wrażenie. I co po takich super schodach wejdę? Wejście, tu mamy co? Mamy zejście. Tylko czy jak zejdę, to wejdę? To jest tysiące pytań. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie nasza droga powrotna. Tak się mi wydaje się. Ej, ja nie chciałem tu wchodzić. Koleżanko, halo. Chciałem tam na lewo pójść.
trochę chyba im się weszło. Ktoś ich pozabijał? Kiedy otworzyłam głaz, wessało powietrze z tej strony. Bo w komorze nie było powietrza. Ale alfy tam były. Alfy? Czyli ktoś ich zabił. Niedobre. Albo pełnili ten. Kto to był alfa w ogóle? Zespół badawczy? Dobra, zobaczmy. Główne sterowanie nie działa. Dostęp alfa nieaktywny. Co to do diabła jest dostęp omega? O nie. Grupo alfa. To bardzo trudne, ale... Posłuchajcie mnie, okej? To jest ważna sprawa. Długo o tym myślałem. No bo... Ja... Proszę... Nie logujcie się do systemu, okej? No bo chodzi o to, że macie się nie logować do cholernego systemu. Chodzi o to, że po prostu nie mogę przestać myśleć o następnych pokoleniach. Tych niewinnych, pozbawionych skazy, mężczyznach i kobietach. Mamy dać im wiedzę? Jakiś dar? Ted. Rozmawialiśmy już o tym. Wiesz, że Apollo ma ponad 3000 zabezpieczeń. To nie jest dar, to choroba. Oni są lekiem, a my chcemy przekazać im naszą chorobę. Naszą chorobę? Nie. Nie wolno. Ale nie jest za późno. Jeśli dokonamy poświęcenia... Ted, wcale nie musi tak być. Zrobiłem to, Samino. Jakieś 3 minuty temu. Wyczyściłem Apollo. Już go nie ma. Żadnej kopii. Poświęcenie? Żadne poświęcenie, tylko kulturowa czystka, ty szalona mento! Tysiące lat cywilizacji. Przykro mi. Naprawdę przykro. Ale czasem, by chronić niewinnych, ktoś musi zginąć. Uwaga, awaria. Zrzut atmosfery. Grubo. Co za debil. Doprowadził do takiej sytuacji, jeszcze wszystkich pozabijał. Co za kolo. On zabił ich wszystkich. A zatem to dlatego... Dlatego zostaliśmy uwięzieni w błogosławionej niewiedzy. Chciał niewinnej przyszłości, pozbawionych skazy. Chyba nie widział rzezi w pierścieniu. Wszystko, co ci ludzie osiągnęli, cała wiedza, którą posiedli przedwieczni, przepadła. Zmieniona w pył. Starta w proch. Dokładnie jak sami Alfa. Nie. Nie w pył. Kiedy zamknęły się włazy, a ich proch rozwiał wiatr, powrócili do świata, który stworzyli. Świat, w którym żyjemy, jest pomnikiem tego, za co oddali swoje życie. Pomnikiem niepamięci. Nie pamięci, Silence. Nadziei. A co, kolego? Liczyłeś, nie wiem, na jakieś technologie? A tutaj lipa. Weź przedmiot, główne obejście. Główne obejście. Takie małe. Musisz takie tylko małe. Zabić nim Hadesa. Tylko zabić nim Hadesa. Spok. Wróć do warsztatu Silence'a. Zobaczmy, co tu na prawo się kryje. Jakieś wiadomość? Cokolwiek? Chyba nie. No i itemków to się nazbieram. W sumie chyba dzisiaj... No, zabiłem kogoś, ale ten... Ale ogólnie... Ogólnie cisza, spokój. Dobra, wracamy zatem. Przy okazji zobaczę, czy jakbym... Tu spadł, to bym nie wskoczył. Super, dobrze, że nie poszedłem.
Będziemy mieć super broń na Hadesa. Postaraj się tam nie spaść. Główne wejście nie obchodzi grawitacji. Trzymaj się, trzymaj się. I co, my tam na górę musimy wejść, tak? Z powrotem. Jakoś. Czy to raczej przerabialiśmy? Czyli tak czy siak. On chyba trafił po to ogniwo. A jakie mam tam? I co, teraz mi się uda wejść? Też mi się nie uda. Tylko pytanie, czy ja potrzebuję tam wchodzić? Dobra, tu weszliśmy. Tu się nic nie zmieniło. To było to ogniwo. Jak ja mam wrócić, panie? Tutaj jakoś? Może. Tylko nic tu nie widzę. Chyba dobrze idę, czy nie dobrze? Kurde. Serio, by tak trudniali powrót? Zaraz zginę. Co ja źle zrobiłem? Chyba mnie tu nie powinno być. Tak, takie mam przeczucie. Aha. Super. Jak ja mam wrócić tam? Stąd spadłem. Fajnie by było, jakby się też dało tędy wejść jakoś. A, tutaj. Dobra. Jak zwykle. Pod światło nie było widać, że można się tu wdrapać. Domyślam się, że to działo, co tu stoi, to pewnie o to chodzi, że tam mam to zamontować. Serio? Na górę z powrotem tędy? Kurde. Gdzie tu się wychodzi? A, tu. To... ty. Przez chwilę. Co? Nasza wspólna podróż dobiegła końca, Aloy. Dam głowę? Podejdę. Znaczy ona? Znaczy chyba on? Powinienem ci opowiedzieć resztę historii. Mów dalej. Mm-hmm. Jakiś czas temu przyznałem, że byłem związany z zaćmieniem. Ale nigdy nie wyznałem pełni mojej winy. A zdradzisz mnie? Tak naprawdę, byłem tu od początku. To ja odkryłem Hadesa, uwięzionego w zniszczonym Tytanie. I służyłem mu. Co? Obiecał mi wiedzę. I dał ją. Nie masz pojęcia, jaką wiedzę. Co chciał w zamian? Współtworzyłem zaćmienie. Sfabrykowałem kult, armię fanatyków. Czemu? Ładnie, ładnie. Teraz? Bo musisz to wiedzieć, żeby wygrać. Kiedy znalazłem Hadesa, od razu zapytał mnie o iglicę. Nie o południk. O iglicę. Jak myślisz, dlaczego? Bo to Gaja stworzyła iglicę. Którą część Gai? Minerwę. Moduł deszyfrujący. Gaja zbudowała iglicę, aby nadać kody, które dezaktywowały roboty Faro. Wyłączały ich przetwornice biomasy. Hades chce wysłać nową transmisję, aby obudzić maszyny,
żeby na nowo pożarły cały świat. Tak. Opierając się na zdobytej wiedzy, wyciągnąłem te same wnioski. Więc zaćmienie, wskrzeszone roboty Faro, to tylko narzędzia. Armia do zdobycia iglicy. Tak. Hades chce po raz kolejny zniszczyć całe życie. Chyba, że go powstrzymasz. Pewnie. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Hadesie. Musisz mi powiedzieć wszystko. Hades, zaćmienie, wszystko. To długa historia, Aloy. No to zaczynaj. Zaczęło się od Focusa, znalezionego w starych ruinach, tak jak u ciebie wiele lat temu. W moim przypadku był bardzo uszkodzony. Tliła się w nim tylko iskra życia. Długo go studiowałem. Próbowałem naprawić, aż w końcu udało mi się. Zupełnie nowy wymiar postrzegania, tuż przed mymi oczami. Wtedy coś odkryłem. Słaby sygnał. Ktoś czegoś poszukiwał, dokładnie tak jak ja. Pokrewna dusza, nie ma co. Podążałem do źródła sygnału. To był zniszczony tytan, pogrzebany wśród dżungli klejnotu. Hades? Więc myślałeś, że to tytan? Stara machina? Nie wiedziałem, co myśleć. Widziałem taką maszynę wcześniej, choćby na Kurhanie. Ale ta była inna. Ona wciąż żyła. Gdy ją znalazłem, nie mówiła, ale przywróciłem jej głos. Tak rozpoczęła się wymiana wiedzy. Chciała wiedzieć wszystko o naszym świecie, o plemionach i maszynach. Ale to iglica najbardziej ją interesowała. Czego chciało się dowiedzieć o iglicy? Jej dokładne położenie, ukształtowanie terenu, kto ją kontroluje. Tymczasem Hades zdradził mi wiele szczegółów o pradawnej technologii. Nakazał mi znaleźć i naprawić więcej fokusów. Wkrótce miałem już kilkadziesiąt sztuk. Dość na skromną armię. Przynajmniej dla jej dowódców. Nie dbałem o to. Tyle się nauczyłem. Fizyka, algebra. Nie masz pojęcia. Czemu Kardża? A Kardża cienia? Jaka jest ich rola? Wojna domowa u Kardża była szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Tak uważasz? Nie zgadzam się z tobą. Tak. W jedną noc stali się wygnańcami i pragnęli odzyskać święty południk. Przez religię byli podatni na manipulacje. Wystarczyło przedstawić Hadesa jako podziemny cień z ich wierzeń. Więc tak, to była okazja. Zorganizowałem spotkanie Bahawasa z Hadesem. Hilis też tam był. Tak powstało zaćmienie. Wszystko dla odzyskania świętego południka. Żadnemu z was nie chodziło o południk. Ale Hadesa nie obchodzi południk. Ciebie też nie. Żyjemy w świecie upadłych miast i zaginionych plemion. Jedno mniej, jedno więcej. Poza tym byłem zbyt zajęty tworzeniem sieci fokusów wedle specyfikacji Hadesa. To było niesamowite wyzwanie. Zwłaszcza z modyfikacjami, które wprowadziłem samodzielnie. Miałeś okazję, by ich szpiegować. Tak. Byłem na tyle głupi, żeby służyć Hadesowi. Ale nigdy na tyle, żeby mu ufać. Zainstalowałem tylną furtkę, jak nazywali to pradawni. Tajny dostęp, pozwalający śledzić wszystkie działania i wiadomości. Czemu ich zdradziłeś? Co sprawiło, że go zdradziłeś? Przecież nie wyrzuty sumienia. Co prawda, zacząłem się martwić, gdy zaćmienie uruchomiło starego robota. Dzięki moim urządzeniom. Zapytałem Hadesa o jego zamiary. Trochę późno. To prawda. Przestałem już być użyteczny. Gdy zakończyłem pracę nad siecią fokusów, Hades wezwał mnie, by przekazać nagrodę. Chwilę potem usłyszałem, jak skazuje mnie na śmierć. Odtąd nieustannie uciekam. Kiedy wpisałam się w te plany? Skąd ta wspólna ścieżka? Kiedy Olin cię spotkał.
wykryto zagrożenie systemu. To przykuło moją uwagę. Rozkaz zabicia dzikiej dziewczyny Nora? Dlaczego Hades miałby to robić? Ale potem zobaczyłem, że ta dziewczyna nosi fokus i jest łudząco podobna do wielkiej uczonej Starego Świata. Hilis działał szybko. Myślałem, że nie żyjesz. A potem wykryłem twój fokus. Wewnątrz góry Nora. Im dłużej cię obserwowałem, tym bardziej byłem przekonany, że jesteś ważna i użyteczna. Dzięki tobie mógłbym w końcu odkryć sekrety Ziemi. Poprzysiągłem zrobić wszystko, aby ci się powiodło. Reszta, jak mawiali, jest historią. Jest coś, czego nie zrobisz dla wiedzy. Zrobiłeś, co mogłeś, by naprawić swoje błędy. Może wszystko, tak? Co zrobiłeś w imię wiedzy, Silence, to nie ma sensu. Słuchaj, nie wyznałem ci tego, żebyś mnie osądzała. Nie bywało. To cała historia. Reszta należy teraz do ciebie. Weź lancę. Przymocuj do niej główne obejście, a uzyskasz aplikator. Wtedy wystarczy tylko podejść do czaszki Hadesa i to wbić. Tak jest. Te. O, nie ma sprawy. Na pewno. Science! Dokąd pójdziesz? Gdzie indziej. I wszędzie. Ha. Jest jeszcze tyle do odkrycia, zanim nasz świat się skończy. A to wszystko? To oczywiście twoja sprawa. Okazało się, że to i tak twoja własność. Ja byłem tylko intruzem. Zamontujmy zatem. O, pokazało się nagranie. Proszę bardzo. Podróżowałem daleko, by cię znaleźć. Odebrałem twój sygnał. To byłeś ty, prawda? Nie znam się, istoto. Nazywam się Silence. A ty? Nie sądzę, żebyś wyzywał kogoś bezcelowo. Pewnie jest coś, czego chcesz. Wezwałeś, więc odpowiedziałem. Czy zdradzisz mi swoje imię? Hades! Jesteś dziełem przedwiecznych. Machiną wojenną? Zdefiniuj przedział czasowy. Przedział? Aha. Jest to czas panowania 13 władcy Królestwa Słońca Karcza. Zdefiniuj Karcza! Chyba posuwamy się za szybko. Czy stworzyli cię przedwieczni? Ciekawe, jak długo czekałeś tu pogrzebany, zanim się na ciebie natknąłem. Jak długo musiałbyś znowu czekać. Niewątpliwie jesteś bardzo potężny, ale beze mnie nie ma to znaczenia. Korpus Tytana jest tylko siedzibą intelektu. Zdefiniuj Karcza. Teraz lepiej. Okej. A tutaj? Nadchodzą. Przygotowania zakończone. A, świetlisty Bahavas. Ujrzyj to, co ci obiecałem. Co to za wielka machina? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie! Nie cofać się, Karcza Cienia! Błąd identyfikacji. Pokłoń się podziemnemu cieniowi. Podziemnemu cieniowi? Nie rozumiem. Czy Araman zrozumiał jastrząbusa gnieżdżącego się na oświecy? Tak mówi pismo. Araman podążył za cieniem, rzucanym przez iglicę. Do płaskiej góry, gdzie założono święty południk. Podążycie za cieniem ponownie. Jestem prawym człowiekiem. Wybrańcem słońca. Jednak gdy przychodzi potrzeba, moce cienia zdziałają to, czego nie zrobi samo słońce. O cieniu z przepowiedni, czy zwrócisz to, co nasze? Potrzeba armii. Słuchaj mnie, a południk będzie twój. Tego akurat możesz być pewien.
Grubo. I ostatnie nagranie, rozumiem. Zadanie wykonane. Tak. Sieć fokusów działa zgodnie z twoimi specyfikacjami. Sprawdź ją, jeśli chcesz. Zaczekam, ale chciałem przypomnieć o nagrodzie, którą ukrywasz. Przetwarzanie kwantowe. Dane skompilowane z wydłużanego pliku uniemożliwia przesył. Cóż za niedogodność. Przyjdź do mnie. Otrzymasz swoją nagrodę. Niech będzie. Chili się. Wykryto zagrożenie w zaćmieniu. Podaj jego imię o cieniu, a umrze. Zlikwidujesz istotę imieniem Silence. Silence. Tak. Prawdę szeptaną nocą widać za dnia. Nigdy nie był jednym z nas. Tak się stanie. Prawdę szeptaną. Dobra, zamontujmy to i kończmy. Ponadgodzinny odcinek, kurde. Ale fajne historie. Mamy nowy kijek. Tak wychodzi. Mamy nową lancę. Fajnie. Nowa misja, nadejście cienia. Zobaczmy, co to chodzi. Hades zamierza użyć Ignisy, by nadać sygnał wzywający miliony zakopanych maszyn wojennych podnieść je z grobów. Kiedy nadejdzie ten czas, Aloy musi stawić czoła ciemności, ale nie będzie walczyła sama. Iść do Pałacu Słońca, dobra. A co to za nowy kijek? Mamy jakiś nowy kijek? Czy mi się wydaje? Aha. Lanca. Czyli teraz mamy Silence'a, lancę. I swój kijek oddaliśmy. Szkoda tylko, że nie da się jej modyfikować, tej lansy. No i dobra, nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. W następnym od razu idę po mój nowy kombinezon. Znaczy ten zbroję, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie wyglądała jak ta od dr Sobek, co widzieliśmy tam na hologramie. Będzie taka dosyć inna niż okoliczne z ten, znaczy jak wszystkie inne zbroje. Tak myślę. Dobra. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Uciekam. Hej.